Panie Jarku, proszę przestać. Cześć, tutaj Ewa Zawadanita, inaczej Dobra Faza. Dzisiaj zagram w Koło Plotka. Okej, no to czekam na pytanie. Pytanie. Jakie głupoty masz w głowie? Takie dziwactwa, jakieś moje własne wyobrażenia o mnie w innym wymiarze. Co ci śmierdzi? Psia karma, śmieci stare, najbardziej to mi śmierdzi zjedzony czosnek przez kogoś. A ty jesz czosnek? Tak, jem czosnek. I chuchasz czosnkiem? No właśnie, no chucham. Lubisz dzieci? No. Pytanie. Internetowa drama, którą śledzisz. Oglądam i mi się wyświetla cały czas dla ciebie na moim TikToku Marcin Dubiel i ich relacje z Natsu. Ale to nie jest raczej drama, jestem raczej zaciekawiona, co tam się dzieje. Źle do niej mówi. No tak, nie podoba mi się to, jak się odzywa do swojej kobiety, ale ja tylko widzę to, co widzimy w internecie, to są urywki. Tak naprawdę może być zupełnie inaczej. Jednak interesuje mnie to bardzo i wchodzę w ten temat, czytam komentarze ludzi, co sądzą. No jest to intrygujące, ale też jestem często zniesmaczona tym, co widzę. Wyznam wam, że w wieku 12 lat poszłyśmy z koleżankami na pierwsze zakupy same. I naszym pierwszym zakupem były stringi. Najgorsze, co robi twój mąż? Kiedy zakłada słuchawki i zaczyna grać, i ja na przykład zaczynam mu coś opowiadać i krzyczę z kuchni, albo przychodzę do domu i już mu coś apeluję, to on tak naprawdę mnie nie słyszy. I potem ściąga te słuchawki. Coś mówiłaś? Wyznam, że bardzo dużo rzeczy leci mi z rąk. Telefony, szklanki, talerze, butelki, no tak wszystko. Mam taką fazę, inaczej dobra faza, że nie czyszczę swojej szczotki do włosów, dopóki nie przyjdą do mnie żadni goście, którzy tej szczotki tak nie widzą, ale to jest wtedy taki moment, żeby tą szczotkę wyczyścić. Co jest cringe'owe? Słuchanie muzyki na fulla w miejscu publicznym, kiedy po prostu idą sobie z głośnikiem i... Nie chcę słuchać czyjejś muzyki, po to są słuchawki. Szybkie strzały. O matko, co to będzie? Bez stanika czy bez makijażu? Co wolę? Wolę być bez stanika. Doda czy Gośka Rodzenek? Gośka. Cichopek czy ta smaszcz? Cichopek. Wydawać kasę na żarcie czy na kosmetyki? Na żarcie. Na TikToku. Pieski czy kotki? Kotki. Dubiel czy Błoński? Błoński. Na co masz aktualnie fazę? Nie mogę powiedzieć, bo ta faza jest potężna. Inaczej dobra faza, ale rozwijam się w zupełnie innej dziedzinie i będzie to przełom w mojej internetowej ścieżce. Także niedługo wszystko zdradzę, jest to naprawdę mocna, dobra faza. Czary mary! Hokus pokus. Twoja stara to twój stary. Nic nie powiem. Nic mnie tak nie jak kłótnie z moim mężem o najmniejsze pierdoły. Ostatnio pokłóciliśmy się o to, że... Posolił mi awokado. Jakie sytuacje podnoszą ci ciśnienie? Od razu co mi przychodzi na myśl, to kiedy stoję przy dziale mięsnym i jest przede mną pani, która oczywiście ma prawo wybierać ile chce, ale ona jeszcze tutaj o szyneczkę, kiełbaskę krakowską, tu szyneczka, a tutaj świeże to jest i tak mija 10 minut i kiedy już myślę, że ona kończy, oto ona jeszcze spyta, a ten salcesonik to dobry? Ten salcesonik to dobry? Ten salcesonik to dobry? Mam w domu taką szufladę, w której znajdziemy dokumenty, mini statyw, lampę, zegarki, biżuterię, papiery, wszystko, co bym chciała, to tam znajdę i od pół roku ją sprzątam. Jak idzie? Świetnie. O, Plotek. Mam otworzyć? Klub dyskusyjny Plotka. Dobra, Ewka, szykuj się. Po co czapka do sauny? Ja nie wiem, bo... Żeby się włosy nie moczyły? Ale ja nie chodzę do sauny w czapce. Chodzisz do sauny w czapce? Nie, ale widzę, że bardzo dużo ludzi chodzi do sauny w czapce i takie kapelutki mają śmieszne. A może do takiej sauny...
Nie, no jak? Ej, ty chodzisz do sauny w czapce? A ty? Dlaczego Nitro jest łysy? Ktoś zapytał się tak w internecie. A on jest łysy? No, on chyba ma włosy. Nie, no ma włosy. Nie, nie jest łysy. Nie, no jestem pewna, że ma włosy. Nie jest łysy. Nitro. Nie. Lubisz Nitro? Nie mam zdania. Tak, nie masz zdania? No, nie oglądam. Nie, nigdy nie zaszkodził. Nie, dużo, nie zaszkodził? Czyli mówił coś tam o mnie, ale to raczej było wszystko robione pod ich, jego młodych obserwujących. Nie jest jakiś dla mnie, nie wiadomo jakim. A to, że normalizuje gwałt? A normalizuje gwałt? No ktoś się kiedyś go w jakimś wywiadzie zapytał, co byś zrobił, gdyby to był ostatni twój życia, to, dzień życia, to powiedział, żeby ty se kogoś zgwałcił. Mówisz, to jest patos jak siemano. O. No tylko, że ma ogromną rzeszę młodych ludzi, ja uważam, że jest bardzo szkodliwe. Dobra, to jest bardzo szkodliwe. Nie, jest bardzo szkodliwe. Cofam, przepraszam, moje słowa były teraz nie na miejscu. To zjadł jabłko. Adam czy Ewa? No Ewa! Ja zżarłam, wiadomo, jak to ja. Ale przez ciebie ten grzech pierworodny rozdali wszystkim. Przepraszam. A kto bada prostatę? Urolog. Dobrze. Ty byłeś urologa kiedyś? Urologa? Trzeba się badać. Badałeś kiedyś prostatę? To trzeba, dlaczego? No co? A ty badałeś? Nie? No to tak jak my byśmy powiedział, że nigdy nie byłyśmy u ginekologa. No ale to nie mówi się, teraz dopiero mówię o tym. Palec w dupę i badamy tam. Może oni się tego boją. Dlaczego Polska wyszła z grupy? Zajebiste. No bo przegraliśmy. No tak, ja mogłabym mieć całe życie pizzę. Na śniadanie, obiad i kolację. Butter chicken też. Masz coś do powiedzenia Jarkowi Kaczyńskiemu? Ja mogę pikać w tym programie. Tak? Mhm. Panie Jarku, proszę przestać się w rzeczy, o których pan nie ma pojęcia. Co robisz, kiedy rozmawiasz przez telefon? Pokaż. Ja na przykład włączam tryb głośno mówiący i robię wszystko. No nie wiem, maluję się, czeszę, idę pozmywać, gotuję, więc ja nie lubię rozmawiać tak przez telefon, ja się tak denerwuję, jak trzymam tak telefon. Muszę jeszcze dodatkowo coś robić. Co byś odpuliła? A co to znaczy odpulić? Dobra, obcasy. Obcasy po prostu nienawidzę. A chodzę. Chodzę, bo pięknie noga wygląda, a mogłaby nie wyglądać. Jak uczyłaś się całować? A z koleżanką? No, my miałyśmy swoje takie ćwiczenia zapoznawcze. Normalnie w usta. Usta. Bardzo... moje takie przekleństwo ulubione to jest... Spadłeś. Mam problem z czytaniem instrukcji. Mam wrażenie, że ja nie rozumiem wtedy nic. Z którym influ na drinka? Z którym na randkę? A którego w dziki las? Dziki las, myślę, że wziąłabym Kamila Szymczaka, bo on jest po prostu tak pozytywnie zakręcony, że nawet w tym lesie, jak ja bym się bała, to on by mi tam humor poprawił i na pewno by zorganizował jakoś tą naszą wyprawę. I nie byłoby tak strasznie, tak mi się wydaje. Na drinka poszłabym z Dodą. I na randkę, to jest chyba najgorsze, bo ja nie chodzę na randki, nie lubię randek. Bo nigdy nie byłam. Niech będzie to TikToker, Adam Mirek, który jest naukowcem, więc myślę, że na tej randce byłoby naprawdę bardzo fajnie i zdobyłabym dużo wiedzy, bo pewnie zadawałabym dużo pytań. Test prawdziwego fana. Jaki mam znak zodiaku? Kto był moją pierwszą miłością? Co mogłabym jeść non-stop? Gdzie oświadczył mi się mój mąż? Skąd wzięła się nazwa Dobra Faza? Dla kogo ban na TikToku lub Instagramie? No Najka. Teraz się uspokoiła, też mnie zablokowała, ja jej nie widzę, ale to, co ogłosiła, to było dla mnie kategoryczne nie dla tej osoby i nieszkodliwe dla młodych ludzi, więc myślę, że Najka. Co jest obrzydliwe, a lubisz to robić? No nie wiem, no codziennie patrzę na swój mocz, jak się wysikam rano, ale to jest zdrowe. Mogę wyznać, że ukradłam batonika ze sklepu. Smaczny? Właśnie nie wiem, czy go oddałam, czy nie. Nie pamiętam. Chyba wymazałam to z pamięci. Najdziwniejsze wspomnienie z wesela. Nagle się pytam, przychodzę do mojego męża, a mój mąż mówi, że nasi rodzice właśnie sobie szarżują i driftują samochodem po parkingu. Dla mnie niesamowitym zjawiskiem jest ciągle to, jak tworzy się nowe życie i dziecko rośnie w brzuchu matki.
Nie wiem, to jest biologicznie wytłumaczone naukowo, wszystko mamy rozpisane, ale dla mnie to jest jak kosmos. Nie lubię, gdy ktoś inny niż fryzjer dotyka moje włosy. Odbij piłeczkę challenge. A mogę się narazić, ale ja nie jem mięsa i nie wątróbka jakoś tak. Jak czyli się... muszę powiedzieć coś obrzydliwszego, bardziej obrzydliwe. No, bo mnie wątróbka nosi, bo to takie... Okej. Okay. Ja, ale come on, nawet ci, co jedzą mięso, to nie jest tak, że nie obrzydza was wątróbka? Obrzydza. To jest wątrobę jeść? Ja bardzo gardzę tą brukselką. Brukselką? Brukselkę jest obrzydliwa. Wątróbka albo bo brukselka trochę śmierdzi pierdem, ale... Okej, okay, oni decydują, dobra, nice one. Tłuste, niemyte włosy. Na przykład przez 2 tygodnie? Nie myte zęby przez 2 tygodnie. O, może zacznij. O, ja mam, dobra. No. Co jest najwspanialsze na świecie? Pieski. Kotki. No i tu zobaczysz, będzie prawdziwa dyskusja. Ja jako taka kociara jestem bliższa kotom, ale nie eliminuję psów. No ale ja nie eliminuję kotów, tylko kot sra w chacie, a pies poza domem. No dokładnie i to wy musicie wychodzić z psami, a to ja siedzę w czystym. Ciepłym domku, a mój kot sam sobie nie piaseczkiem... Nie siedzisz, bo jak ci nasika do kubety, to capi na pół chaty. Nie, no to są specjalne żwirki. Teraz się pochucimy. Koty, kotra, psy. Ja też kocham kotki, ale wolę pieski. A ja kocham pieski, ale wolę kotki. A wy wolicie? No.